Sandomierz, 17 lipca 2014 roku. Jesteśmy na Starym Mieście, w zakątku, gdzie znajduje się przychodnia lekarska Zdrowie. Tutaj są budynki, tył budynku przy ulicy Skopenki. Tu mamy Urząd Skarbowy. A tu mamy kolejne dzieło naszego wspaniałego burmistrza Jerzego Borowskiego, który kocha nad wyraz przyrodę i każde drzewko jest dla niego wrogiem. Proszę zobaczyć, było troszkę cienia wśród tych drzew, klonów. Tu jest jarzębina, tam była brzoza. Zostało to wycięte skutecznie, bo pan burmistrz jest chory, jak widzi normalne drzewo, które daje cień i to mu przeszkadza. I dlatego to są jego działania. Proekologiczne, prozdrowotne. Proszę zobaczyć, jak zostało wyrżnięte wszystko w pień. Jeszcze nie do końca, bo coś tam nie coś zostało. Proszę zobaczyć. Tyle zieleni w miesiącu lipcu. Miesiącu, gdzie te drzewa mogłyby jeszcze dawać i cień, i produkować, oczyszczać powietrze. To mamy to, co mamy. Proszę bardzo. Pan burmistrz będzie miał drewno wspaniałe do klonowe, do kominków może. No. A to tu ludzie przychodzą po zdrowie, prawda? I oddychają świeżym powietrzem. Teraz już nie będzie świeżego powietrza ani cienia. To jest działania pana burmistrza i jego wysokiej rady, skorumpowanej totalnie. No, czas na zmiany, proszę państwa, w Sandomierzu. Najwyższy czas. Wkrótce wybory.